Bitmintona. To jest bardziej progresywna wersja Babingtona. Z lepiej dociążoną lodką i rakietami, bardziej w stylu tenisowym. Bardzo polecamy. Gra jest bardzo wartka i dynamiczna. Urban kaznodzieja na winklu tego świata pokrywa MMXX. Podłem srebrze MMXX. Jak zastawa stojowy MMXX. Bynajmniej nie cnie lub MMXX. Pereruje, że nie chrzczony MMXX. Temat istny ścierwa szambelan. Czas szmata sobie lata. Trash talk, kupię pod kopyta. Przypruną gołębia i to wydziobią. Smutniejszy jestem niż Mia Simon, gdy na to wpadnę. Kurma. Jeszcze to odnajdę, iluminowany paskosz. Przygarnię do piersi watacha, rynkowiona jak puma. Powrócą święty gruń i święty góra. Zrehabilituję się święty krawiec i święty krawat. Zbytnie się naraz zjednoczona diaspora. Ile dałbym, żeby wyskoczyła z buta rynkowiona puma, która dawno temu zamarła w porze. Żeby spłudził się w końcu śpiący rycerz. Powstała puma do nogi. Zapłonęły w jej niewątpliwie skolonizowane źrenice. Na barkach świętego kota przewozimy swój pas grą. Na barkach drapieżnika zdobywamy świat aż po świt. Pełna gęba pana, na gęże pana oczy chłodne, jak gąbka gęba pana, pod głowie wiekuńska panda. Nie dogrzebiesz się, nie ma takich panów, lecz to tam jest. Czarna noc, repetytorium. Serce na pokładzie, fala prawie trawi. Przerwy w dostawie roślin, przerwy w dostawie zjawisk. Poczciwego manekina skołuj mi. Jak sobie wyhodujesz dziki zachód słońca, to go sobie wyrwiesz. Przerwy w dostawie bodźców, przerwy w dostawie ludzi. Manekin bez paszczy, na smyczy mankind. Papryczka, co po zmroku uosabia wasabi. I wymyślam takie pierdoły, bo przerwy w dostawie roślin, przerwy w dostawie ludzi. Jak sobie wyhodujesz dziki zachód słońca, to weź mi przynieś trochę. Poczciwego manekina skołuj mi. Jak będziesz wychodzić, zostaw na widoku niebieską kartkę. Będę grał w nieco innym składzie niż zwykle, na innym boisku, w innych adidasach. Syn ze spektrum stara się zakumać synkopę, bebop, szczep. Dziękuję i teraz przekażę pałeczkę Agacie Jabłońskiej, która pewnie powie też coś więcej o tym miejscu. Parędziesiąt metrów stąd jest jedno z najdziwniejszych mieszkań w tej okolicy Krakowa. A tutaj jest kilka drzew, te dwie wierzby, ta tutaj topola, które towarzyszą mi, mieszkam tutaj od 23 lat, towarzyszą mi od tego czasu, wtedy kiedy tutaj zamieszkałam. Pytanie? Nie. Zdjęcie. Wtedy, kiedy tu zamieszkałam, już były. Zrobiłam z nimi to, co robię teraz, to znaczy wchodziłam na nie, paliłam na nich papierosy, rozmawiałam na nich z chłopakami, dziewczynami, wspinałam się na nie przed wschodem słońca, wracając z imprez i niedawno dowiedziałam się, że te drzewa są kwalifikowane albo niedługo będą kwalifikowane do wycinki. Gdzieś w internecie krąży petycja poświęcona temu problemowi, która właśnie
zwraca się do Zarządu Zieleni Miejskiej, żeby nie tylko nie wycinać tych drzew, ale jeżeli na przykład ich stan techniczny nie pozwala na to, żeby dalej można było się na nie wspinać, zabezpieczyć je i uczynić z nich coś w rodzaju takiego schroniska dzikości i niszczenia się, właśnie rozpadanie. Wierzby się cudownie rozpadają, to widać, widać nawet tutaj na tym drzewie. Łamią się rzeczywiście od wiatrów, nie są trwałe, ale są niewiarygodnie żywotne. Są tak żywotne, że to, co w nich próchnieje, zazwyczaj staje się pożywką dla innych roślin, zwierząt, małych zwierząt. Osobiście nie widziałam gruszek na wierzbie, ale widziałam, jak na wierzbie rósł dąb i wierzba, i brzoza na jednej wierzbie, na tej samej, więc na wierzbie może wyrosnąć rzeczywiście wszystko. I z tego punktu widzenia jakby byłabym za tym, żeby te wierzby jednak tu istniały w dowolnej formie, dowolnie długo, a właściwie żeby nikt się do nich nie przyczepiał. To są też wierzby, w które znają inni mieszkańcy tych okolic, umawiają się pod nimi dzieci, bujają się na tych witkach jak popieprzone i mam do tego zastrzeżenia, ale też są to jedyne takie drzewa w okolicy, więc trudno się im dziwić tak naprawdę. A wiersz, który przeczytam, nie dotyczy tych wierzb, bo nie napisałam jeszcze takiego wiersza, chociaż wierzby są mi bliskie od dawna, ale dotyczy drugiego problemu związanego z bulwarami wiślanymi, to znaczy problemu, nie tylko z tym związanego, problemu, który wzięłam na warsztat w książce, nad którą pracuję, czyli problemu bezpieczeństwa samotnego powrotu do domu. Więc przeczytam jeden z wierszy, które odnoszą się do tego tematu. Jestem oburzona, że w XXI wieku muszę pisać takie. Nie boisz się sama wracać? A co sobie wyobrażasz? Zgadnij, ilu zabytkowych gmachów nie widziałam, oglądając się za siebie, kiedy idę do domu. Teraz nie przejmuj się, mała, będę z tobą minie. Czy jeśli tak napiszesz, spróbujesz być mocna? Strach przyrasta jak gałąź, rozdziela się jak banda. Czyściciele ulic za nic mają śpiących przy otwartych drzwiach balkonowych. Drążyciele dziur nie dadzą odpocząć za dnia. Nie ma lepszej rzeczy niż doczekać świtu, ten smak, pierwszy łyk słońca i znowu bezpiecznie. Rzeczy wychodzą po kolei, jest ich coraz więcej. W mojej części miasta mam przypięte pineski. Nocny, ta brama ma luźny zamek, spod zamku tylko dwa kroki do czynnego karfa. Drogę znam i powtarzam, będziesz to pamiętać. Dziękuję.